Patrząc na bezlitosne bombardowania miast i zbrodnie wojenne Rosjan, trudno sobie wyobrazić, że ludzie, którzy choćby liznęli życia w zachodniej cywilizacji, mogliby tę krwawą kampanię wspierać. A jednak, w Rosji jest tak. Władimir Putin kocha sport, a sportowcy kochają Władimira Putina i przepych. Rywalizacja miesza się z polityką i na odwrót. I nikt nie powie nic złego na swojego przywódcę. Oto lista wstydu, czyli zestawienie mistrzów, którzy wspierają agresję na Ukrainę. Jeden. Nikołaj Wałujew. Dwukrotny mistrz świata WBA wagi ciężkiej, wątpliwej jakości aktor i sługus Putina. Rosyjski gigant wygrał aż 50 zawodowych walk, jedną zremisował i tylko dwie przegrał. Pokonał m.in. Johna Ruiza i Evandera Holyfielda, ale jak ognia unikał konfrontacji z Witalijem Kliczką. Dominację Wałujewa w 2009 roku niespodziewanie przerwał znacznie niższy i lżejszy Brytyjczyk David Hay. Wówczas olbrzym z Leningradu rozpoczął haniebną karierę polityczną, wstępując w szeregi jednej Rosji. Podczas przedstawienia, które Władimir Władimirowicz odstawił kilka tygodni temu na moskiewskich Łużnikach, kamera uchwyciła Nikołaja Wałujewa dumnie odśpiewującego hymn na cześć swojego prezydenta. Zagranicznych piłkarzy, którzy zdecydowali się zerwać kontrakty z rosyjskimi klubami, pięściarz bezpardonowo porównał do szczurów. Jaka jest moja opinia na temat odejścia obcokrajowców? Niech uciekają. Szczury zawsze uciekają ze statku. Nie tylko wtedy, gdy toną, ale także kiedy są pod ostrzałem. Najemnicy nigdy nie będą tacy sami jak my. Kamienny łeb i dusza wrażliwca. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno tak mówiło się o 48-latku. Nie do pomyślenia, że ktoś, kto ledwo uszedł z życiem po operacji guzów przysadki mózgowej, może przyklaskiwać zabijaniu niewinnych ludzi. No, jak obyczajne mnienie Europejców. Nikołaj Wałujew to wyjątkowo odrażające 213 cm siły. Na tyle, że Brytyjczycy postanowili go objąć indywidualnymi sankcjami. Należało się. 2. Aleksandr Powietkin. Symbolem rosyjskich wojsk jest litera Z. Z jak zakapior, a ten koleś to wyjątkowy zakapior. Sasza to mistrz olimpijski z Aten, pogromca kilku solidnych zawodników i zaślepiony propagandą pachołek Kremla. Zawodnik poparł atak na Ukrainę w mediach społecznościowych. Siła jest w prawdzie. Słynne słowa Siergieja Podrowa dziś wyrażają to, co dzieje się w Ukrainie. Walczyliśmy za prawdę te wszystkie lata, kiedy Słowianie byli eksterminowani w Donbasie. Dlatego popieram decyzję prezydenta, by walczyć w obronie zwykłych ludzi, zwalczyć nazizm. Każda wojna ma swój koniec, oby koniec tej nadszedł w najbliższych dniach. Aleksandr Powietkin zawsze był skromnym i pełnym szacunku do rywali pięściarzem, ale nigdy nie był bez skaz. W 2016 roku wpadł na testach antydopingowych. Wyszło na jaw, że podobnie jak inni rosyjscy sportowcy, szprycuje się zakazanym meldonium. 42-latek jest kimś w rodzaju słowiańskiego faszysty, jakkolwiek to brzmi. Czci bóstwa Słowian i obnosi się z ich symbolami. Z Władimirem Putinem zna się od niemal 20 lat z sali, na której wspólnie trenowali sporty walki. W 2013 roku przywódca naciskał, by Aleksandr Powietkin zrobił mu prezent i wyszedł do ringu w dniu jego 61 urodzin. Plan spalił na panewce. 3. Jewgenij Klimow. W fińskim Lahti wygłupił się też jeden z najlepszych rosyjskich skoczków narciarskich. Podczas konkursu drużynowego Jewgenij Klimow ostentacyjnie pokazał do kamery namalowaną na rękawiczce rosyjską flagę. 28-latek sprowokował widzów ledwie kilka dni po rozpoczęciu ataku na Ukrainę. To był koniec sezonu dla Rosjan. Akt był na tyle karygodny, że FIS postanowił wyrzucić ich z dalszej rywalizacji. Sam Klimow stwierdził niedawno, że nie chciał niczego manifestować, a w wykluczeniu jego kadry palce maczali Polacy. Dziwne tylko, że skoczek stał na scenie z wymalowaną Z-ką podczas prowojennego wiecu w Moskwie. Mowa o koncercie dla świata bez nazizmu, czyli o tej samej szopce, na której paradował Wałujew. 4. Iwan Kuliak.
To chyba najbardziej odrażająca historia w tym i tak paskudnym zestawieniu. Po zakończeniu zawodów Pucharu Świata w gimnastyce sportowej w Dosze, 20-letni Rosjanin wszedł na najniższy stopień podium z haniebną zetką na trykocie. Iwan Kuliak z podniesioną głową dumnie prezentował symbol wojny. Obok niego stał Ukrainiec, zwycięzca zawodów Ilia Kowtun. Młody gimnastyk chciał wywołać skandal, choć dopuszczono go do zmagań pod warunkiem zachowania absolutnej neutralności. Rosyjskim propagandowym mediom powiedział, że to Ukraińcy go sprowokowali, krzycząc po swoich występach „Chwała Ukrainie!”. Gdyby pojawiła się kolejna szansa i znów stanąłbym przed wyborem, czy wejść tam z literą Z na piersi, czy nie, zrobiłbym dokładnie to samo. Po tym zajściu Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna wykluczyła z rywalizacji Rosjan i Białorusinów. 5. Grigori Drost. Murem za rosyjskim mundurem i krwawą napaścią na suwerenny ukraiński kraj stoi pogromca Mateusza Masternaka, Krzysztofa Włodarczyka i Łukasza Janika. Były mistrz świata WBC w kategorii junior ciężkiej chyba przyjął za dużo na głowę, bo w pale się nie mieści, by ktoś wygadywał takie bzdury. Pięściarz poucza Zachód, mówiąc o miłosierdziu. Wspiera imperialistyczne zapędy Rosji i opowiada o tęsknocie do Związku Radzieckiego. To parafraza wywodu, który Grigori Drost opublikował na swoim Instagramie. Jestem Sybirakiem, jestem Rosjaninem i nie wstydzę się tych słów. Jestem dumny z mojego kraju, z mojej armii i z mojego prezydenta. 6. Aleksandr Karjelin. Najlepszy zapaśnik stylu klasycznego w historii. Mistrz olimpijski z Seulu, Barcelony i Atlanty oraz srebrny medalista z Sydney. Aleksandr Karjelin był niesamowitym sportowcem. Niektórzy mówili, że jest Supermanem lub radzieckim eksperymentem jak Ivan Drago z serii Rocky. Czempion rozpoczął karierę polityczną w latach 90. Niedźwiedź z Nowosybirska zdobył tytuł doktora i szybko zaczął brylować na salonach. Dziś jest jednym z najbardziej prominentnych polityków jednej Rosji. To zaufany człowiek Putina, który wzorowo posługuje się językiem kremlowskiej propagandy. Naszym głównym celem jest utrzymanie pokoju, ochrona ludności uznanych obecnie Republik Donieckiej i Ługańskiej przed ostrzałem osiedli mieszkaniowych i ciągłymi nalotami na ich terytorium przez siły zbrojne Ukrainy, ale też przez różne inne formacje wojskowe i bataliony nacjonalistyczne. To wszystko dzieje się tam od 8 lat. Agresję na Ukrainę wspierają także pięściarz Denis Lebediew, tenisista Marat Safin, wybitna skoczkini o tyczce Jelena Isimbajewa czy hokeista Aleksandr Owieczkin. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało oraz czyje historie chcielibyście poznać w bliższej lub dalszej przyszłości. Do usłyszenia. Cześć!